Dzień dobry. Witam Państwa w Centrum Edukacyjnym Polska. Naszym dzisiejszym gościem profesor Adam Wielowski. Bardzo mi miło. Od kilku miesięcy już prowadzę cykliczne wywiady z profesorem Wielowskim. Bardzo często również otwarci jesteśmy na różnego rodzaju sugestie co do tematów ze strony naszych gości. I od kilku tak naprawdę wywiadów pojawiają się komentarze, żeby zainteresować się polityczną historią Grecji XX wieku. Bardzo często dostaję chociażby różnego rodzaju sugestie, żeby z profesorem omówić temat czarnych pułkowników. No i generalnie przyjmuję to wyzwanie jako redaktor, ale pewnie też profesor przyjmuje to wyzwanie jako naukowiec i nasz cały cykliczny gość. Tak, oczywiście przyjmuję to wyzwanie, aczkolwiek muszę od razu Państwa uprzedzić, że z historią Grecji jest dosyć duży problem, dlatego że dostępna jest bardzo maleńka i niewielka literatura dla wszystkich tych, którzy nie czytają w języku greckim. Ja niestety nie czytam po grecku, ponieważ język grecki jest właściwie w świecie współczesnym przez badaczy nieznany, w związku z czym na tematy greckie piszą głównie badacze greccy pochodzący z Grecji, a gdzieś tam mieszkający czy uczący w innych krajach, którzy o swoim ojczyźnie czy też ojczyźnie swoich przodków coś napisali, ale generalnie tematyka grecka jest bardzo mało rozpowszechniona w literaturze i tak jak dzisiaj będziemy sobie rozmawiali o najpierw dyktaturze Ioannisa Metaxasa, a potem o dyktaturze czarnych pułkowników, to przyznam się szczerze, że na temat dyktatury Metaxasa znalazłem 2 czy 3 zaledwie artykuły w języku angielskim i niemieckim, a o rządach czarnych pułkowników jest na przykład tylko i wyłącznie jedna, bardzo zresztą słaba książka, bo głównie faktograficzna. Także temat grecki jest niestety pomijany i też w związku z czym no, bez znajomości języka greckiego możemy tylko tutaj zarysować pewne rzeczy, nie wdając się w jakieś szczegóły. Na przykład nie ma, przynajmniej ja nie znam żadnej pracy, która by opisywała starannie jakieś fundamenty ideowe obydwu dyktatur, o których dzisiaj będziemy sobie mówili. Coś takiego nie zostało w literaturze światowej chyba nigdzie opisane. Właśnie. Także tak jak już zarysował profesor wcześniej, słuchacze czy widzowie, którzy jakby przedstawiają, przedkładają nam temat grecki, mogą się czuć, chociaż nie do końca, usatysfakcjonowani. No właśnie, tak naprawdę jeżeli mówimy o historii XX-wiecznej Grecji, przychodzą nam na myśl dwa nazwiska. Po pierwsze nazwisko generała Ioannisa Metaxasa i potem po II wojnie światowej nazwisko pułkownika Georgiosa Papadopoulosa. Przepraszam, jeżeli popełnię błąd, źle wypowiedziałem to nazwisko, ale naprawdę język grecki jest bardzo trudny. Generał Metaxas brał udział w kampanii tesalskiej w 1897 roku przeciwko Turcji i tak można powiedzieć zaczęła się jego kariera zarówno oficerska, jak też kariera polityczna. Można powiedzieć, że tak jak w krajach takich jak Niemcy, Włochy czy Węgry, takim katalizatorem do powstania silnych jednostek wojskowych, jednostek w sensie ludzi, była pierwsza wojna światowa, tak samo w Grecji była to kampania tesalska. Czy mógłby Pan bardziej nakreślić,
jak to było, skąd Ioannis Metaxas, kolokwialnie mówiąc, się wziął i dlaczego po kampanii tesalskiej wspierał stronnictwo króla Konstantyna I. Może warto by zacząć w ogóle od samej historii Grecji, ale nie Grecji starożytnej, bo nie będziemy aż tak głęboko sięgać, ale Grecji nowoczesnej. Dlatego, że Grecja nowoczesna od starożytności i od, nazwijmy tego, co było ostatnie greckie, czyli Cesarstwa Bizantyjskiego i Bizancjum, które upada w 1453 roku, następnie przez prawie 400 lat Grecji właściwie nie ma. Powiem tak, jak się spotyka jakichś Greków, to są to zwykle wykształceni Grecy, pochodzący albo z, mieszkający albo w miastach zachodnich jako pewne grupy mniejszościowe, głównie kupieckie, lub też są to Grecy pochodzący z Grecji tej właściwej, ale mieszkający na emigracji, gdzie zdobyli wykształcenie. I Grecy na początku XIX wieku przyjęli się jedną z idei rewolucji francuskiej, bo trudno mówić, żeby przyjęli wszystkie idee rewolucji francuskiej, ale jedną, a mianowicie teorią rewolucyjną o prawie narodów do samostanowienia, dlatego że była to idea, która zakwitła wśród intelektualistów greckich, którzy podnieśli tę ideę przeciwko wielusetletniemu panowaniu tureckiemu, które, co tu dużo mówić, na Grecji odcisnęło swoje olbrzymie piętno. Tradycja bizantyjska właściwie nie istniała. Nie istniały również greckie elity władzy. Nie istniała grecka inteligencja w samej Grecji. Przepraszam, czy więc można powiedzieć, że Grecy byli tak samo narodem tak zwanym wymyślonym, jak na przykład Słowacy czy Ukraińcy? Znaczy, byli troszeczkę podobni do Czechów. Aha. To znaczy, byli narodem, można powiedzieć, odtworzonym, ale nie z niczego, dlatego że posiadali swoją bardzo długą tradycję. Aczkolwiek większość współczesnych Greków, o czym zapominamy, tak naprawdę nie jest Grekami. Większość ze współczesnych Greków to są Słowianie, którzy w drugiej połowie XIX wieku stali się Grekami. Było to bardzo proste, mianowicie Słowianie nie posiadali tamtejsi tożsamości narodowej, kulturowej specjalnie silnej. Jak to ktoś napisał w jakiejś książce, kiedyś czytałem, najprościej było ich zawieźć do Aten, postawić przed Akropolem i powiedzieć: chcecie być Słowianami, czy chcecie być dziedzicami tego wielkiego dziedzictwa kulturowego? Innymi słowy, siła kultury greckiej, Platona, Arystotelesa, wszystkich tych twórców była tak wielka, że każdy chciał być Grekiem i członkiem tej spuścizny. Tak naprawdę Grecy, tacy autentyczni, mieszkali tylko i wyłącznie w miastach wielkich, a w samej Grecji mieszkali częściowo Słowianie, a częściowo ludność greckojęzyczna, o której też trudno początkowo mówić, że jest narodem. Dlatego że kiedy w XIX wieku, w latach 20. wybucha powstanie greckie przeciwko panowaniu tureckiemu, to ci greccy powstańcy nie posługują się nawet jednym językiem. Posługują się różnymi dialektami prymitywnymi języka greckiego, które z greką klasyczną, którą my gdzieś tam znamy z Platona i Arystotelesa, niewiele już miała wspólnego. I przez cały wiek XIX następuje proces odbicia ziem greckich, etnicznie greckich. Zaczyna się od Peloponezu i Aten, które na początku lat 30. uzyskują niepodległość. XIX wieku. Tak, XIX wieku. I potem następuje marsz powolny grecki na północ, to jest właśnie ten Metaxas, prawda, i te walki w Macedonii. I celem Greków jest odtworzenie panowania swojego nad ziemiami, które oni uważają za historycznie własne i zamieszkałe po części przez ludność posługującą się którymś z dialektów greckich. Sami Grecy tworzą wtedy taką wielką ideę, można powiedzieć, Wielkiej Grecji, i w skład tej Grecji miałaby wchodzić Grecja współczesna, być może również północna część Macedonii, która dzisiaj stanowi tam jakąś Republikę Skopje, prawda, jak ona się w tej chwili nazywa. No i Republikę Macedonii Północnej. Macedonii Północnej, tak. A był taki okres, że się Republiką Skopje chyba nazywała. Nie, była Jugosłowiańska Republika Macedońska. Aha, Macedońska, okej. I przede wszystkim tak, wyspy, łącznie nie tylko z Kretą i wyspami Morza Egejskiego, ale łącznie z Cyprem. Następnie
dzisiejsza europejska część Turcji razem ze Stambułem jako Bizancjum czy Konstantynopolem i wreszcie niesprecyzowane pobrzeża Turcji. Dlaczego mówię niesprecyzowane? Dlatego, że w XIX wieku ludność grecka zasiedla w zwartym pasie ludności właściwie całe pobrzeże tureckie od Morza Egejskiego, ale Grecy również uważają, że historycznie Azja Mniejsza jest grecka. Stąd ta grecka próba ekspansji w kierunku Turcji, wykorzystywanie tego, że Turcja na początku XX wieku jest słaba, stąd wspomniana, prawda, Macedonia, dwie wojny bałkańskie, najpierw jedna z Turcją, a druga z Bułgarią, w wyniku których Grecja uzyskuje swoje granice takie, jakie ma w tej chwili, ale Grecy są niezadowoleni i po I wojnie światowej próbują koniecznie odbić Azję Mniejszą z rąk Turków, a przynajmniej pobrzeża, co dopiero się kończy ich niepowodzeniem na początku lat 20. w Azji Mniejszej i pokojem w Sewr, który ustala granice Grecji. Także można powiedzieć, że grecki nacjonalizm jest troszeczkę rozdarty pomiędzy Grecję etniczną, która jest stosunkowo ograniczona, a marzenie o odbudowie Grecji właściwej, tej starożytnej, której wszyscy ci Grecy się nauczyli w szkołach, jak ona wyglądała, jakie zajmowała tereny, no i która miałaby zajmować bardzo znaczący obszar Azji Mniejszej, czyli dzisiejszej Turcji, takie te miasta jak Izmir na przykład, prawda, Efes, wszystko to powinny być miasta greckie. I jakby w tej perspektywie trzeba, można dopiero patrzeć, prawda, na działalność wojskową Metaksasa, który pochodzi z rodziny arystokratycznej o tradycjach wojskowych i którego celem jest wzmocnienie Grecji i również jej ekspansja na tereny, które kiedyś przez Greków były zamieszkałe, a które w wieku XIX, to jest warto podkreślić, przestały być zamieszkałe przez Greków. Dlaczego? Dlatego, że Turcy, znaczy może powiem tak, bo w czasie wojny o niepodległość grecko-tureckiej doszło z obydwu zresztą stron do nieprawdopodobnych wzajemnych rzezi ludności cywilnej. Dlatego, że kiedy wybucha całe powstanie w Grecji, zdobyte zostały trzy miasta, cała ludność muzułmańska została wycięta w pień. Kiedy w odwecie wojska tureckie robią pogromy Greków na wyspach greckich, szczególnie na wyspie Chios, słynny pogrom, i pogromy w Azji Mniejszej, w okolicach Smyrny, to czyli dzisiaj te obszary Izmiru i okolice, to są wieluset tysięczne wzajemne rzezie. Zresztą na początku lat 20. w ramach wymiany ludności z terytorium Grecji współczesnej do Turcji przeszło ponad 450 tysięcy Turków zostało przesiedlonych przymusowo, a 1,5 miliona Greków zostało przesiedlonych do Grecji, też również przymusowo. Przy czym te 1,5 miliona to są ci, którzy przeżyli XIX wiek, bo gdyby nie te masakry w XIX wieku, pewnie byłoby ich więcej. Wojska tureckie masowo mordowały Greków i również masowo sprzedawały ich w niewolę, co spowodowało tak wielki odzew w Europie, choćby działalność Bajrona, prawda, który tam w Grecji zmarł, i co spowodowało, że Święte Przymierze, mimo że uznawało zasadę legitymizmu i prawa poddanych do buntu wobec swoich władców, ostatecznie poparło dążenia Greków. Także w tej perspektywie trzeba patrzeć na na ideał Grecji Metaksasa. Tak. Doszliśmy już w swojej opowieści do lat 20. XX wieku. Jak się popatrzy już na niepodległą Grecję, to ciężko nie odnieść wrażenia, że republikanizm i monarchia przeplatają się tam z bardzo wysoką regularnością. Dlaczego tak się dzieje i co tak naprawdę sprawia, że 4 sierpnia 1936 roku generał Metaksas przejmuje władzę w wyniku zamachu stanu? Historia społeczna Grecji nowoczesnej nie jest dobrze opisana w literaturze, podobnie jak świat ideowy, ale z różnych opisów, które znam, wyłania się taka wizja, że greckie społeczeństwo nie posiada, byśmy powiedzieli, znaczącej klasy średniej. To znaczy, z jednej strony mamy prawosławną, ziemiańską arystokrację,
ziemską, a z drugiej strony mamy stosunkowo duże grupy spauperyzowanych chłopów, które, i to zresztą jest jakby bezpośrednia przyczyna, przyczyna rewolucji i kontrrewolucji tych republikańskich i monarchistycznych, mianowicie biedota grecka rekrutuje się, można powiedzieć, z biedoty autochtonicznej, a po drugie są to wspomniane przeze mnie 1,5 miliona greckich przesiedleńców z Turcji. Dlatego, że tych ludzi przymusowo przesiedlono z Turcji na tereny Grecji, przy czym przesiedlono ich na zasadzie z tym dobytkiem, który byli w stanie ze sobą unieść. Czyli bez ziemi, bez środków produkcji, bez warsztatów, bez niczego. I w związku z czym te 1,5 miliona ludności greckiej, która jest napływowa, żyje w nędzy, bez własności i stanowi ona w Grecji w okresie międzywojennym zaczątek rewolucyjny. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy, że to nie jest, można powiedzieć, biedota, bo biedota. To są ludzie, którzy jeszcze do niedawna byli właścicielami ziemi w Azji Mniejszej i nagle zostali spauperyzowani, pozbawieni tej ziemi, zostali przeniesieni do Grecji, gdzie stanowią najniższą grupę społeczną, mówiąc wprost, często bezdomną do tego stopnia. Pracują jako robotnicy dniówkowi. Jest to grupa, która powoli zaczyna się nastawiać mniej czy bardziej rewolucyjnie w stosunku do państwa i razem z grupą bezrolnego chłopstwa rozpoczyna się tam proces tworzenia radykalnej lewicy i ruchów najpierw prekomunistycznych, a później wprost komunistycznych. W związku z czym, biorąc pod uwagę słabość klasy średniej, dochodzi tutaj do takiej sytuacji, że Grecja jest niestabilna społecznie. I niestabilność społeczna przekłada się na niestabilność polityczną. Co więcej, zaczyna się wszystko radykalizować wraz z wielkim kryzysem gospodarczym 1929 roku, dlatego że ci z Państwa, którzy mają pojęcie o historii ekonomii, to pewnie pamiętacie, że istnieje takie pojęcie dotyczące wielkiego kryzysu ekonomicznego, jak nożyce cenowe. To znaczy, wielki kryzys ekonomiczny 1929 roku ma jako jedno ze swoich źródeł klęskę urodzaju w rolnictwie i w związku z czym gwałtowny spadek cen produktów rolnych na rynkach światowych. Dotyczy to również Grecji, która była krajem mało przemysłowym, a przede wszystkim rolniczym i w związku z czym... Przepraszam, taka mała uwaga, ale tak naprawdę co poza kukurydzą i oliwkami tam rośnie, bo przecież nic. Grecja nie ma żyznych ziem. Zgadza się i w związku z czym ceny eksportowanych oliwek, kukurydzy i tego typu produktów również gwałtownie spadają. Dlatego jeżeli weźmiemy 1,5 miliona tej ludności żyjącej w skrajnej nędzy, która stanowi imigrantów greckich z Turcji, plus do tego upadek rolnictwa greckiego, no to dochodzi do radykalizacji społecznej. I w 1936 roku mamy taką sytuację, że ugrupowania lewicowe wygrywają wybory. Istnieje dla nich szansa po raz pierwszy w historii, aby zdobyć na drodze parlamentarnej władzę. To nie są tylko ugrupowania lewicowe. To są również, jest to również grecka partia komunistyczna. I kiedy to się dzieje, król decyduje się powierzyć władzę generałowi Ioannisowi Metaksasowi, a po kilku miesiącach, widząc postępującą radykalizację społeczną i polityczną, decyduje się na danie mu zielonego światła na wprowadzenie czegoś takiego, co się w literaturze zachodniej nazywa mianem przede wszystkim niemieckiej, dyktatury królewskiej. To znaczy, ma on przeprowadzić, no, fikcyjny trochę, bo zawiedzą króla, zamach stanu i rozpocząć rządy pozaparlamentarne, dyktatorskie, aż do poprawy sytuacji gospodarczej i deradykalizacji społecznej. I to są właśnie rządy Metaksasa w latach od roku 36. Tak. W literaturze bardzo często spotyka się jeszcze twierdzenie, że rządy Metaksasa były bardzo silnie wzorowane na faszyzmie włoskim. Mhm. Chociażby te wielotysięczne marsze po całej Grecji, czy zakładanie organizacji młodzieżowych wzorowanych na organizacjach faszystowskich. Z drugiej strony
Z drugiej strony nie ma u Metaksasa, przynajmniej z tego, co udało mi się dowiedzieć i uzyskać, nie ma u Metaksasa dążenia do stworzenia Imperium Greckiego. Na ile te informacje o wzorowaniu się na faszyzmie włoskim są prawdziwe, a ile jest to po prostu wymysł powojennej propagandy? To jest wymysł propagandy, ale nie powojennej, przedwojennej. Dlatego, że znalazłem o Metaksasie kilka artykułów, siedząc w Staatsbibliotek w Berlinie, we włoskich czasopismach okresu faszystowskiego, szczególnie w Rivista Fascista, było tam kilka takich ładnych, dużych artykułów o Metaksasie, w których rzeczywiście Metaksas jest przedstawiany jako grecki Mussolini. Miałem również w ręku broszurę, chyba z 1936 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, czy 7, wydaną przez jakieś tam biuro prasowe NSDAP o Metaksasie, i też jest on chwalony jako grecki Mussolini. Nie Adolf Hitler, ale przynajmniej Mussolini. Także sama wizja tego, że są to rządy faszystowskie, narodziła się jeszcze przed wojną. Ona po wojnie była rozwijana przez autorów i historyków lewicowych. Hmm. Rzeczywiście, tak jak to było wspomniane, mamy tam pewne wzorowanie się na faszyzmie, jeśli chodzi o tą sferę wizualną, właśnie to jakieś tam pochody i tak dalej, pewne nazewnictwo i tak dalej. Mamy zresztą wzorowanie się po części na polityce gospodarczej faszyzmu, dlatego że za czasów Metaksasa państwo odchodzi od zasady wolnorynkowej na rzecz ingerencji państwowej w gospodarkę, ale nie ma za Metaksasa próby stworzenia państwa totalitarnego. Dlatego, że choćby sam zakres terroru. Zakres terroru jest formalnie bardzo duży, to znaczy opozycja polityczna jest rzeczywiście bardzo nękana, ale z drugiej strony bardzo często wyroki są na przykład anulowane w zamian za coś takiego, co w PRL-u nazywano podpisaniem lojalki. To znaczy podpisanie, uznanie istniejącego systemu politycznego i rządów Metaksasa, i opozycjoniści wychodzili z więzień. Także bym powiedział, że na zewnątrz system Metaksasa przedstawia się jako podobny do totalitaryzmu, ale w środku mamy do czynienia z państwem autorytarnym, a nie totalitarnym. Zresztą w literaturze przedmiotu spotkałem również taką tezę, że upodabnianie się do faszyzmu wynikało z przesłanek również zewnętrznych, a mianowicie ze względu na poczucie zagrożenia ze strony Włoch. A wynikało to z tego, że po pierwsze Włochy w swoich projektach ekspansywnych chciały stworzyć Mare Nostrum z Morza Śródziemnego, nad którym leży Grecja. Po drugie, Włochy okupowały wyspy Dodekanezu greckiego. Włochy dominowały zdecydowanie na morzu, posiadając silną i nowoczesną flotę wojenną, co prawda o niewielkiej wartości, jak to wykazały działania wojenne w czasie II wojny światowej, no ale wtedy jeszcze tego nie wiedziano. Ale to wynikało nie z faktu, że była ona przestarzała, tylko tchórzliwie dowodzona. I w związku z czym Metaksas uznał, że należy przyjąć zewnętrzną otoczkę faszyzującą, dlatego że Benito Mussolini miał silne skłonności do budowania jakichś międzynarodówek faszystowskich, o czym się dzisiaj mało pamięta. Mm. Choćby taka międzynarodówka z 1932 roku, zjazd w Monre w Szwajcarii finansowany przez Mussoliniego. I Mussolini czuł taką chęć stworzenia takiej, no, wielkiego sojuszu państw faszystowskich. I w związku z czym Metaksas uznał, że jeżeli będzie się Grecja odwoływała do pewnych symboliki faszystowskiej, to będzie to nadawało jej możliwość pokojowej współegzystencji z Włochami, które od początku lat 30., co zostało ostatecznie zrealizowane, nie kryły swoich planów ekspansywnych na Bałkanach, zaczynając od Albanii. I Grecy bardzo się obawiali tego, że będą celem tej ekspansji. Dlaczego się obawiali, to łatwo jest na to pytanie odpowiedzieć, nie tylko tym Mare Nostrum, tą całą ideą naszego morza, ale jeśli się przejrzy propagandowe pisma, broszury i książki okresu faszystowskiego wydawane we Włoszech, to tam zobaczymy wizję nowego Rzymu,
odbudowanego, starożytnego Rzymu, zobaczymy wszystkie mapy imperialne i tak dalej, i odwołanie się do całej tradycji, i dla Włoch Mussoliniego Bałkany stanowią jakby istotę tego nowego Rzymu. I w związku z czym państwo, które się odwołuje powierzchniowo choćby do faszyzmu, czuje się w ten sposób zabezpieczone albo bezpieczniejsze w razie prób włoskiej agresji. To jest pewien próba zawarcia pewnego modus vivendi, czy nawet sojuszu o charakterze ideologicznym. Tak. Mamy już lata 40. Ioannis Metaxas umiera w 1941 roku, podobno bez żadnej hospitalizacji, sekcji zwłok, na zapalenie migdałków. Zdarza się. Zdarzać się może zdarza, ale podobno już nawet w tamtych czasach konsylia lekarskie, które dyskutowały śmierć Metaxasa, bardzo nagłą. Mhm. No, był już w średnim wieku, ale jeszcze nie był w wieku podeszłym, także ciężko było im uwierzyć, że po prostu umarł na taką cięższą grypę. Mnie tak? też. Ale co ciekawe, zaraz po śmierci Metaxasa wchodzą tam wojska brytyjskie, czego Metaxas się spodziewał, gdyż uważał, że jeżeli Brytyjczycy tam wejdą, to sprowokuje do inwazji Niemcy. Zresztą się nie pomylił, dlatego że Niemcy wcielili potem w życie tzw. plan Marita, czyli inwazję na Grecję i południową część Jugosławii. Czy można tu aproksymować, że na rękę była Brytyjczykom śmierć Metaxasa i na ile jest to po prostu prawdziwe? Metaxas był politykiem, który jeszcze w okresie I wojny światowej uważał, że Grecja źle robi, wchodząc po stronie Antanty, a nie państw centralnych do wojny. Między innymi przebywał przez pewien czas na emigracji w okresie I wojny światowej. Innymi słowy, to się łączy też z tą wizją sojuszu ideologicznego pewnego z Włochami. Metaxas no może nie tyle chce wejść do wojny po stronie państw osi w II wojnie światowej, ale przynajmniej zachować jakąś neutralność i nie chce się łączyć z polityką brytyjską. Zresztą powiem szczerze, nie łączenie się z polityką brytyjską jest bardzo racjonalne z punktu widzenia Grecji ówczesnej. Dlaczego? Dlatego, że jakkolwiek Wielka Brytania dominuje na morzach, no to jest oczywiste, że jej możliwości pomocy Grecji na Morzu Śródziemnym są bardzo ograniczone. Dlaczego? Dlatego, że flota angielska operująca na Morzu Śródziemnym musi, biorąc pod uwagę, że no Gibraltar jest zablokowany, no bo trzeba przepłynąć obok Włoch, wszystkie okręty i statki muszą przepływać dookoła Afryki i z Egiptu dopiero po przepłynięciu dookoła Afryki mogą interweniować w Grecji. W związku z czym możliwości interwencji brytyjskiej po stronie Greków w razie ewentualnej wojny z Włochami i z Niemcami, no powiedzmy sobie szczerze, są bardzo ograniczone i jak sobie spojrzymy, jak Grecja szybko padła pod uderzeniami Wehrmachtu, nie jest to przypadkowe. Po prostu Brytyjczycy nie byli w stanie dać odpowiedniego wsparcia lądowego. Jak wiemy, Metaxas i armia grecka poradziły sobie z armią włoską Mussoliniego, mało tego, przechodząc do kontrofensywy i zajmując część Albanii, o tyle nie poradzili sobie z dywizjami pancernymi Wehrmachtu i Metaxas zdawał sobie sprawę z tego, że armia grecka ma charakter no, przestarzały, jednak z I wojny światowej ich uzbrojenie było, cała flota też była praktycznie z I wojny światowej, to nie była nowoczesna armia i dlatego zdawał sobie sprawę z tego, że najlepsze byłoby zachowanie neutralności w tej wojnie, co było niemożliwe z tego prostego powodu, że Grecja była na tyle blisko Egiptu, portów w Aleksandrii i kanału Sueskiego, że stanowiła chyba zbyt cenny geopolitycznie punkt dla planów hitlerowskich. Zresztą podobnie jak dla planów Mussoliniego, przy czym armia włoska nie była w stanie sama Grecji opanować. Tak. Dochodzimy tutaj już do końca II wojny światowej.
No, można jeszcze wspomnieć, że panowanie w powietrzu nad Morzem Egejskim do końca wojny należało do Niemiec. Chociażby operując z wyspy Kos, czy poprzez bombowce nurkujące, które do końca II wojny światowej znalazły swój teatr działań wojennych dość dogodny właśnie nad Grecją. Tak, pamiętajmy, że Brytyjczycy nie mieli w Aleksandrii lotniskowców. Właśnie, ale kończy się II wojna światowa i zaczynają na terenie Grecji operować zbrojne bojówki Komunistycznej Partii Grecji pod dowództwem tak zwanego generała Markosa. Bardzo często mówi się, że wyłamanie się Jugosławii z bloku wschodniego i rewolta Tity w lutym 1948 roku przyspieszyły agonię oddziałów komunistycznych, które potem uszły do Bułgarii, również do Polski, czy bardziej też rodziny. Rodziny bardziej, chyba tych, niż oddziały, tak? Tych bojowników. I co ciekawe, tak naprawdę po wojnie domowej w Grecji, nastaje znowu monarchia, ale ta monarchia zostaje jakoby obalona w roku 1967, a pułkownik Metaxas był jakimś tam oficerem armii kolaboracyjnej, bodajże z tego co pamiętam, greckiej z czasów II wojny światowej. Dlaczego w ogóle zadział się taki przypadek jak zamach stanu czarnych pułkowników? Skąd, od czego to zależało? No to wynikało właśnie z siły lewicy komunizującej. Ona się początkowo przedstawiała jako lewica w ogóle, nazwijmy to społeczna i światopoglądowa. W pewnym momencie stało się jasne, że to przewagę mają komuniści. Aczkolwiek nie była to jedna formacja zbrojna, tam było kilka różnych formacji zbrojnych, z których komunistyczna była największa, liczyła bodajże chyba około 120 tysięcy regularnych żołnierzy. I to wynika z tego, że w okresie II wojny światowej partyzantka rządowa, nazwijmy ją w ten sposób royalistyczna, liczyła ledwo 1/6 tego i miała charakter regionalny, działając głównie w Epirze. Partyzantka komunistyczna była zdecydowanie większa i silniejsza, traktując oczywiście jakby faszyzm, że się zaczął w 1936 roku wraz jeszcze z generałem Metaxasem. No, partyzantka komunistyczna w Grecji moim zdaniem wygrałaby, gdyby nie dwa fakty, to znaczy po pierwsze ta Jugosławia, co powodowało, że tylko przez Bułgarię mogły dochodzić dostawy dla komunistów, a ponieważ Tracja Południowa, przez którą dochodziły, znajduje się na samym końcu Grecji, w związku z czym przerzucanie zaopatrzenia do Grecji centralnej, środkowej, już nie mówiąc o południowej, stanowiło pewien problem logistyczny. Po drugie, pamiętajmy, że Grecja zgodnie z ustaleniami z Teheranu, Jałty i Poczdamu znajdowała się w sferze brytyjskiej. Podobnie zresztą jak i Jugosławia. Tak. I znajdując się w sferze brytyjskiej, no, wielkie mocarstwa podzieliwszy się Europą, jednak no, jakoś tam uznawały swoje rewiry. Tak samo jak Brytyjczycy no, niespecjalnie wtrącali się na przykład w przejmowanie władzy przez komunistów w Polsce czy w Czechosłowacji. Aczkolwiek oczywiście Stalin, gdyby była taka możliwość, skorzystałby z okazji, to rzeczywiście masz rację, że wolta Tity spowodowała no, bardzo duży problem logistyczny dla partyzantki komunistycznej. Tym niemniej mamy potem dużą niestabilność polityczną w Grecji przez 20 następnych lat. Grecja ciągle ma problemy z większości rządowej, stabilnych rządów, te rządy się ciągle tam zmieniają. Trudno jest również rządzić z tego faktu, że silna jest grecka partia komunistyczna, a ponieważ Grecja znajduje się w zachodniej strefie wpływu, w związku z czym partia komunistyczna jest izolowana w rządzeniu. No i w 1967 roku sytuacja ta się zaczyna powoli zmieniać, dlatego że rzeczywiście istnieje groźba parlamentarnej drogi dojścia lewicy do władzy. No i wtedy dochodzi do zamachu tak zwanych czarnych pułkowników. I co ciekawe, podobnie jak w przypadku generała Metaxasa, dzieje się to z poparciem króla. Król dopiero po kilku miesiącach zmienia zdanie i ogłasza wtedy taki apel, manifest z Larisy, w którym prosi armię o odsunięcie
pułkowników od władzy, ale wojsko nie posłuchało tego apelu. Zresztą nie był on rozpowszechniany z powodu faktu, że telewizja zachowała lojalność wobec wojskowych i radio, w związku z czym nie był on powszechnie znany. No i król musiał się udać na emigrację, a czarni pułkownicy najpierw prowadzili jakąś taką dosyć operetkową regencję w miejsce króla, a potem w ogóle przyjęli nową republikańską konstytucję, która de facto była już konstytucją państwa autorytarnego, ponieważ parlament, który miał pełnię władzy suwerennej według tej konstytucji, nigdy się nie zebrał, a bodajże chyba nawet nigdy nie przeprowadzono wyborów parlamentarnych. I mamy rządy czarnych pułkowników, o których programie i ideach bardzo mało mi jest wiadomo, dlatego że, jak wspomniałem na początku naszej dzisiejszej rozmowy, nie ma literatury na ten temat. W literaturze znalazłem kilka jakby takich rzeczy, które oczywiście wskazują pewien kierunek ideowy. Są to na przykład ustawy zakazujące, to są lata 60., okres kontestacji studenckiej i tak dalej, ustawy zakazujące mężczyznom noszenia długich włosów, a kobietom nieobyczajnego ubierania się. Wreszcie o takim konserwatywnym charakterze rządów czarnych pułkowników mówi nam wiele także próba reformy języka, o której mało dzisiaj się mówi, pamięta, no bo kto tam grecki zna, a mianowicie była to próba pewnej archaizacji języka greckiego w ten sposób, żeby był on bardziej zbliżony do języka greckiego starożytnego. Próba się ta nie powiodła, no bo to trudno, żeby... Znaczy nie jest proste nauczyć ludzi, żeby się zaczęli posługiwać na przykład, nie wiem, językiem polskim XVI-wiecznym czy XV-wiecznym, na przykład słówkami z Kochanowskiego. Tam również próbowano dokonać reformy gramatyczne i tak dalej. Próba się ta nie udała i to jest właściwie wszystko, co mi jest wiadomo na temat jakiegoś takiego ideowego oblicza. Ciekawy jest jakby problem w przypadku czarnych pułkowników, ich związki z CIA. Dlatego, że na ten temat w literaturze przedmiotu można spotkać sprzeczne informacje. Dlatego, że z jednej strony dużo się pisze o tym, że zamach był inspirowany przez CIA, która chciała za wszelką cenę uniknąć przejęcia w Grecji władzy przez lewicę z udziałem komunistów. Z drugiej strony Stany Zjednoczone dość dziwnie się zachowały, ponieważ w pierwszej chwili po zamachu nałożono na Grecję sankcje amerykańskie. W związku z czym to się nie trzyma jakiejś takiej logicznej kupy. Ewentualnie możemy założyć, że CIA prowadziła politykę nieco odrębną od administracji w tych kwestiach. W każdym razie uważa się, że ostatecznie CIA i Amerykanie poparli rządy czarnych pułkowników, ale co ciekawe, nie poparły tych rządów państwa ściśle sojusznicze ze Stanami Zjednoczonymi. Dlatego jak sobie spojrzymy, gdzie ci wszyscy opozycjoniści w tym czasie przebywali w okresie rządów czarnych pułkowników, to zobaczymy, że przebywają oni w Republice Federalnej Niemiec, a więc w najbliższym, czy jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Stamtąd czerpią pieniądze, tam wydają wszystkie swoje manifesty i tak dalej. I Niemcy optują cały czas za demokratyzacją stosunków w Grecji. Tak. I tu znowu dochodzimy, a może nie, bo tak naprawdę jest jeszcze jedno pytanie. Stany Zjednoczone przecież praktycznie w każdym kraju stawiają na demokratyzację, przynajmniej tą demokratyzację werbalną, liberalizację. A tutaj mamy ustawy zakazujące noszenia długich włosów, jak to się ma do CIA. Tak krótko. Szczerze, myślę, że CIA takie rzeczy specjalnie nie interesują. Ważne są bazy wojskowe, działalność partii komunistycznej. Ja powiem tak, na przykład Stany Zjednoczone popierają w Egipcie rządy fundamentalistów generała Sisiego, prawda, w tej chwili. I to też nie są to rządy demokratyczne, ani liberalne. I spróbujecie państwo w Egipcie wyjść, kobieta niech spróbuje wyjść niemoralnie ubrana w Kairze na ulicę, prawda? Także myślę, że tak to należy traktować. Tak. Dochodzimy do roku 1974. Mówi się, zwłaszcza w literaturze takiej popularnej, że to nienasycona rządzą władzy hunta czarnych pułkowników decyduje się na inwazję na Cypr. Tutaj dość ciekawie jeden z biografów marszałka Tito, Pero Simić, podaje, że dotychczasowy prezydent Cypru, arcybiskup Makarios III,
uzyskuje azyl w Jugosławii, gdzie udając się właśnie mieszka w białej willi na wyspie Veli Brijun, tam w archipelagu Brijuni. I Simić przytacza wyjątki z pamiętnika Tity, przepraszam, Makariusa III, w którym Makarius pisze, że oczywiście jako osoba wyświęcona nie powinna tego mówić, ale nie może przyznać w duchu, że to nie w niebie, a właśnie na Brijuni jest prawdziwy raj, ale zostawmy jakby dywagację na boku. Proponuję, żebyśmy razem z czytelnikami w wakacje pojechali, sprawdzimy. Znaczy naszymi słuchaczami. Znaczy ja byłem badając, prowadząc badania do swojej książki o datach niezaangażowania, dość ciekawie. No to jeszcze te słonie titowskie w momencie, kiedy byłem, żyły. Teraz już podobno pozdychały, ale z kolei sprowadzono antylopy. Także ciągle tam coś się dzieje na tym archipelagu. Zresztą polecam naszym słuchaczom też pojechanie. To jest oczywiście Muzeum Marszałka Tito. Powiem tak, doznałem ekscytacji, kiedy pomacałem połę płaszcza marszałkowskiego Tity, ale to tak dywagacje zostawmy właśnie na boku. Czyli już wiemy, po co idziesz na wakacje, żeby coś macać. Tak, tym niemniej, dochodzimy do roku 74 i podobno ci niedasyceni pułkownicy dokonują inwazji na Cypr. Po co tak naprawdę była ta inwazja na Cypr? Czy to wynikało właśnie z tych zaszłości, które były przez nas tutaj pokazane wcześniej, czy po prostu było to inspirowane z zewnątrz, jaka była rola Turcji, etc.? No zacznijmy może od tego, że Cypr jest wyspą zamieszkałą mniej więcej w 80% przez Greków, poza północnym Cyprem, gdzie mieszkają Turcy. I w 1974 roku rzeczywiście następuje próba przyłączenia Cypru. Ludność cypryjska zresztą taka uważa się w sumie za Greków, ale bardziej w znaczeniu kulturowym chyba niż politycznym, odnoszę takie wrażenie. W każdym razie przyczyny mają charakter nie z powodu jakiegoś nienasycenia politycznego, tylko mają przyczyny wewnętrzne. Dlaczego? Dlatego, że badacze twierdzą, że w momencie, w którym czarni pułkownicy przejęli władzę i przeprowadzili referendum, na podstawie którego została przyjęta nowa konstytucja, to jakkolwiek referendum było pod silnym naciskiem administracji rządowej i uzyskano w nim 91% poparcia, to uważa się, że rzeczywiście większość społeczeństwa greckiego z początku żywiła do pułkowników dużo sympatii. Dlaczego? Dlatego, że podobnie jak za Metaksasa, pułkownicy przeprowadzili szereg reform gospodarczych i społecznych. I tak jak przed wojną za Metaksasa doprowadziło to do zwyżki poziomu życia przeciętnego Greka, tak również w tym przypadku doszło do tej samej sytuacji, to znaczy sytuacja gospodarcza kraju znacząco się poprawiła. Tylko że pojawiły się dwa zjawiska. Obydwa zresztą niezależne od rządów pułkowników. Z jednej strony mamy kontestację młodzieżową lat 60. i radykalizujące się uniwersytety. Tutaj chodzi o uniwersytet w Atenach. Po drugie, i to tam zresztą dochodzi w 73 roku do zamieszek na uniwersytecie, które się kończą śmiercią kilkunastu studentów, ponieważ wojsko spacyfikowało komandosi i czołgi spacyfikowały Uniwersytet w Atenach. Tam jest kilkanaście osób zginęło, ponad 1000 zostało rannych lub pobitych przez żołnierzy. Po drugie, mamy zjawisko, które jest już zupełnie niezależne od samych czarnych pułkowników, a mianowicie w 1973 roku rozpoczyna się kryzys gospodarczy związany z kryzysem naftowym. I w całym świecie następuje wtedy kryzys gospodarczy. Pamiętajmy, że władza na przykład wtedy w Chile traci, zaraz po kryzysie gospodarczym Pinochet przegrywa swoje referendum. I poparcie... Raczej Allende traci władzę. Przepraszam, Allende, tak, traci władzę na rzecz Pinocheta i spada poparcie, prawda, dla wyniku tego kryzysu naftowego. I tu mamy podobną sytuację, mianowicie kryzys gospodarczy spowodował znaczący, radykalny i szybki spadek poparcia dla czarnych pułkowników. Plus do tego rewolta studencka, która wynika i z przyczyn gospodarczych, i z przyczyn światopoglądowo-ideologicznych, czyli całej tej rewolty studenckiej lat 60. I wtedy dyktatorzy, tak należałoby o nich mówiąc
o pułkownikach w liczbie mnogiej, postanawiają problem skierować jakby za uwagę społeczną w innym kierunku. Troszeczkę podobnie tak jak dyktatura argentyńska próbowała w czasie kryzysu wywołać wojnę o Falklandy, licząc na to, że społeczeństwo zajmie się czymś innym niż tym, że nie ma co do garnka włożyć i zwiększa się bezrobocie. No i rozpoczęła się wtedy sprawa cypryjska. Tyle, że sprawa cypryjska skończyła się niepowodzeniem i nie udało się uwagi opinii publicznej odwrócić, a przeciwnie, niepowodzenie spowodowało jeszcze większą katastrofę i kompromitację tejże grupy rządzącej, dlatego że Turcja odpowiedziała desantem w północnym Cyprze i stworzenia tak zwanej Republiki Turków Cypryjskich, którą zresztą tylko Turcja po dzień dzisiejszy uznaje jako niezależne państwo. Podobno jeszcze Abchazja uznaje. A to możliwe. No ale Abchazja, te znaczących, republiki ludowe. Tak, z tych znaczących. Znaczy uznają generalnie poza Turcją te państwa, które same istnieją na zasadzie odpadnięcia od jakiegoś terytorium, prawda, schizmy i w związku z tym same są przez znaczną część świata nieuznawane, dlatego tego typu państwa wzajemnie się uznają. No i tutaj mieliśmy podobną sytuację. No i porażka przy przyłączaniu Cypru no, spowodowała załamanie się rządów czarnych pułkowników, dlatego że tak naprawdę była to operacja w moim przekonaniu w jakiś sposób nieprzemyślana. Dlaczego? Dlatego, że Grecja nie mogła w tej kwestii liczyć na niczyje poparcie, dlatego że Turcja była członkiem NATO, podobnie jak Grecja, w związku z czym poparcia NATO nie można było liczyć. Stany Zjednoczone były sojusznikiem zarówno Grecji, jak i Turcji, a Turcja jednak była sojusznikiem większym, bardziej znaczącym. I w związku z czym tak naprawdę operacja ta mogła się udać tylko i wyłącznie w sytuacji takiej, gdyby Turcja zachowała neutralność i nie uczyniła żadnego gestu przeciwko aneksji Cypru, co się oczywiście, jak wiemy, nie stało. No i to spowodowało załamanie się rządów czarnych pułkowników. 30 z nich w procesie zostało skazanych na kary więzienia albo i na kary śmierci, które zresztą z tego co wiem nie wykonano. No i w ten sposób skończył się okres panowania czarnych pułkowników. Wróciła monarchia parlamentarna i wybory wygrali socjaliści. Tak. Jeszcze kilka takich dość nieoczywistych pytań. Dlaczego akurat to pułkownicy przejęli władzę? Czyżby w Turcji nie było, znaczy w Grecji. W Grecji nie było innych przychylnych tego rodzaju rządom wyższych stopni wojskowych? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie. Bardzo często tak oględnie mówi się pułkownicy, natomiast mówi się pułkownicy i wysuwa jednocześnie nazwisko pułkownika Ioriosa Papadopoulosa. Czy nie było po prostu innych przywódców, czy po prostu Papadopoulos stanowił po prostu twarz tego systemu? Na pierwsze pytanie, dlaczego pułkownicy, a na przykład nie generałowie, szczerze mówiąc, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Być może, że jest tak, że generałowie są bardziej konserwatywni politycznie, ponieważ są, jakby skończyli karierę polityczną. Pułkownicy mają to do siebie, że zamach stanu powoduje, że mają możliwość awansu. Zwróćmy uwagę, że Piłsudskiego też popierali pułkownicy, którzy chcieli awansować szybko w nowym systemie politycznym i w nowym ustroju. Co do Papadopoulosa, to rzeczywiście jest on taką twarzą, ale pamiętajmy, że początkowo był regent, którego nazwiska nie pamiętam, bo jest bardzo skomplikowane, i który był jakby twarzą rządu czarnych pułkowników. On został potem odsunięty przez Papadopoulosa i Papadopoulos na początku posiada tylko część władzy i później w wyniku mało mi znanych w szczegółach zawirowań uzyskuje właśnie pełnię władzy w tej grupie. I on staje się, można powiedzieć, taką twarzą tej grupy, co wynika, zdaje się, z tego, że posiadał od początku największe wpływy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. A ponieważ mamy do czynienia z dyktaturą, więc jest to resorty siłowe są resortami strategicznymi. Czy w dzisiejszej Grecji istnieją jeszcze jakieś nawiązania zarówno do monarchii, jak i rządów czarnych pułkowników i dlaczego flaga grecka po 1974 roku została zmieniona?
z białego krzyża na niebieskim tle na podobno 9 pasów symbolizujących 9 sylab dewizy wolność albo śmierć. Mm-hmm. No, wolność albo śmierć jest to dewiza jeszcze z XIX wieku, którą przyjęli tam pierwsi greccy powstańcy, zakładając, że będzie wojna z Turcją o niepodległość, to będzie albo wolność, albo śmierć. I biorąc pod uwagę rzezie, których dokonywali Turcy na ludności greckiej, no to rzeczywiście była ta dewiza słuszna. I w związku z czym dewiza ta kojarzy się z ruchem niepodległościowo-republikańsko-demokratycznym. I ponieważ rządy czarnych pułkowników, no bo czarni, bo reakcyjni prawicowi, prawda, no to z tego powodu zmieniono tą flagę na taką bardziej w tej tradycji niepodległościowo-rewolucyjnej. A drugie pytanie było o... Czy Grecji dzisiaj. Tak, są dosyć silne te ruchy. Kiedyś otrzymywałem z Grecji, zresztą lata temu, żeśmy tworzyli klub zachowawczo-monarchistyczny i żeśmy tam nasze czasopismo Profide Rege et Lege wysyłali do różnych tam ruchów monarchistycznych w innych krajach, to zwykle ruchy te odwdzięczały się przysyłaniem własnych czasopism. I o ile gdzieś tam, nie wiem, z Francji, z Hiszpanii, to przychodziły takie cienkie, malutkie czasopisma, o tyle Grecy, jak zaczęli przysyłać, to nie wiadomo było, co robić z tą makulaturą. Nikt nie umiał tego przeczytać z nas, bo to było tymi dziwnymi greckimi literkami, a przychodziło tego niesamowita ilość, co znaczy, że ruchy monarchistyczne w Grecji cieszyły się znaczącym jakimś poparciem społecznym, a przynajmniej miały znaczących finansowo sponsorów, którzy przeznaczali na to duże pieniądze, ponieważ to było kilka czasopism, jedne cieńsze, inne grubsze, ale w każdym razie świadczące o jakimś zainteresowaniu Greków tą kwestią. Jeżeli chodzi o współczesną grecką scenę polityczną, to w tej chwili nie mamy tam żadnych ruchów właśnie jakichś propułkownikowych czy jakichś tam. Grecka prawica była prawda, w tej partii Złotego Świtu zgromadzona, no ale jak wiemy, ja zresztą nic nie słyszałem o tym, żeby partia ta nawiązywała do tej tradycji, ale jak wiemy, partia ta właściwie przestała istnieć w wyniku skandalu kryminalnego w postaci takiej, że władze partii zleciły zamordowanie jakiegoś homoseksualnego piosenkarza, no i w wyniku prowadzonego śledztwa całe władze tej partii zostały aresztowane, a partia chyba została rozwiązana czy zdelegalizowana jako organizacja przestępcza. Także w Grecji w tej chwili ta tradycja, przynajmniej w życiu publicznym, jakimś takim szerszym, nie słyszę, żeby istniał. Komu Złoty Świt zlecił zabójstwo tego? Jednemu z członków. Aha. Tak, i się okazało w czasie śledztwa, że to kierownictwo partii podjęło decyzję o jego zamordowaniu. Ale kto? Aleksis Spiras? Nie pamiętam konkretnie kto. W każdym razie wiem, że kierownictwo z jej partii siedzi. Rozumiem. I to nie bynajmniej za przestępstwa polityczne, korupcję, jeszcze za coś innego, tylko za normalne przestępstwo kryminalne, czyli za sprawstwo kierownicze, czy też za podżeganie do zabójstwa. Rozumiem. No cóż, czyli można powiedzieć słowami pana Stavrosa z filmu Testosteron, że rozłożyliśmy tą Grecję na części. Rozłożyliśmy Grecję na części, tak. Dziękuję zatem za wizytę u nas w studiu. Chciałem powiedzieć też naszym widzom, że właśnie temat Grecji jako temat zaproponowany przez jednego z was, czy w ogóle przez państwa, został przez nas poruszony. Zapraszam państwa do oglądania naszych kolejnych produkcji, jak również do sugerowania tematów, którymi moglibyśmy się zająć razem z naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.